Dobry wieczór Państwu. Jakby więcej Państwa dzisiaj wieczorem. Zaczynamy finałową fazę przesłuchań trzeciego międzynarodowego jazzowego konkursu skrzypcowego imienia Zbigniewa Seiferta. Ladies and gentlemen, welcome to the final auditions of the third Zbigniew Seifert International Jazz Violin Competition. Please give a round of applause to the members of the jury. Nagrodźmy brawami jurorów. Mark Feldman, Eric Friedlander, Dominik Pifarelli and Michał Urbaniak. Big applause to, wielkie brawa dla Agnieszki Seifert, która jest z nami od samego początku, who has been with us from the very beginning. And to Daniel Trout, who joined us today. Daniel Trout. Dzisiaj będziemy słuchać jednego altowiolisty i czworga skrzypków. Zdradźmy, kto dotarł do fazy finałowej. Tonight we are going to listen to one violist and four violinists. Who has reached the final phase? Benny von Goodside, the violist. Leitz Siddig, Gabriel Terrasiano, Mario Forte i Cecil Delzon. Plan to trzech plus dwoje, czyli będziemy mieli jedną krótką przerwę między występami Gabriela i Mario. The plan is three plus two, so we are going to have a short intermission between the performances of Gabriel and Mario. I would like to remind you that all the events of this year's competition are being broadcasted live on YouTube channel Seifert Competition. Wszystkie wydarzenia tegorocznej edycji konkursu są transmitowane na żywo na YouTubie na kanale Seifert Competition. No i teraz czas zaczynać. Oto nasza wspaniała sekcja rytmiczna. Here's our great rhythm section. Dominik Wania Trio. Dominik Wania on the piano, Max Mucha on the bass and Dawid Fortuna on the drums. I powitajmy pierwszego finalistę. And now please welcome the first finalist, Benjamin von Goodside. Michał Urbaniak powiedział mi dzisiaj, że altówka jest znacznie bardziej jazzowym instrumentem niż skrzypce, więc można zadawać sobie pytanie, dlaczego mamy tylko jednego altowiolistę tutaj dzisiaj z nami. Michał Urbaniak told me today that viola is much more of a jazz instrument than violin, so why do we have only one violist here? Benny is a German musician living in the States and working with the great Turtle Island Quartet. Benny is going to play I Mean You by Thelonious Monk, then Love in the Garden by Zbigniew Seifert, and then Inner Urge by Joe Henderson. Benny von Goodside. Thank you.
Thank you.
Benjamin von Goodzeit. A teraz powitajmy brawami drugiego finalista. And now let's hear it for Laith Siddiq. Jak wspominałem wczoraj, Laith urodził się w Iraku, wychował się w Jordanii, dziś mieszka w okolicach Bostonu. Wczoraj zaczarował nas grą i śpiewem, a jego kompozycje były połączeniem jazzu i irackich makamów. Dziś, i tu jest wiadomość od samego artysty, Laith zaprezentuje znów dwie własne kompozycje i On the Farm Zbigniewa Zajferta. Pierwszy utwór Laitha, The Fog, pochodzi z wydanego w 2016 roku albumu Son of Tigris i nawiązuje do tematu wojny i związanego z nią uczucia straty. Jest to mroczna wariacja na temat znanej arabskiej pieśni miłosnej. Druga zaplanowana na dziś kompozycja Laitha to Letter to Paco, dedykowana pamięci Paco de Lucia i nawiązująca do tradycji andaluzyjskiej, tak przecież mocno związanej z Bliskim Wschodem. Ze względu na bezpretensjonalny i pogodny nastrój z kolei On the Farm Laith uważa ten utwór za jedną ze swoich ulubionych kompozycji Zbigniewa Zajferta. Oto, jego zdaniem, wyraz autentycznej radości z muzykowania. Laith was born in Iraq, raised in Jordan, now living in Boston area. Last night he has enchanted us with his playing and singing, and it was a blend of jazz and Iraqi makam. Laith will perform two original compositions, as well as On the Farm by Zajfert. The first composition, The Fog, is another piece of Laith's album Son of Tigris, that depicts the universal theme of war and loss. The composition is based on the melody of a famous Arabic love song, which has been morphed into this dark and energetic musical journey. A Letter to Paco is another composition by Laith, which will be performed as a solo violin piece. This piece is a tribute to the late Spanish guitarist Paco de Lucia, in a way to celebrate the Andalusian heritage and its shared roots with the Middle East. Because of its innocent and uplifting nature, On the Farm is one of Laith's favorite pieces by Zbigniew Zajfert. It reminds him of the joy of making music and a wonderful way to celebrate Zbigniew's legacy as an artist. Laith Siddiq.
Eid Siddiq. I teraz, proszę Państwa, taka linia na mapie. Z Portland do Nowego Jorku i do Lusławic. Powitajmy kolejnego finalistę. Now give it up for Gabriel Terasiano. Originally from Portland, now living in New York. Portland, New York, Lusławice. Podczas półfinałów Gabe przypomniał nam, że kontrabasista Cecil McBee jest również doskonałym kompozytorem, co uważam za bardzo ważny gest dzisiaj. I to jest wiadomość od Gabriela. Muzyk poczytuje sobie za honor, że może być tutaj i grać muzykę Zbigniewa Seiferta, który stanowi jedną z jego najważniejszych inspiracji. Podejście Zbigniewa do instrumentu, jego wizja muzyki i prawdziwy duch innowatora skrzypiec. Zetknięcie z tym wszystkim stanowiło dla Gabriela punkt zwrotny w jego muzycznym rozwoju. Gabe prosił, żeby przekazać Państwu, że jest tu przede wszystkim po to, żeby oddać hołd jednemu ze swoich najważniejszych bohaterów. And now the original English version. During the semi-final phase, Gabe reminded us about the great Cecil McBee as a composer, which is, at least to my eyes, a very important thing. Gabriel is honored tonight to be playing the music of Zbigniew Seifert, who has been one of his greatest musical inspirations. Seifert's approach to his instrument, his musical vision, and his pioneering spirit as a violinist have been cornerstones of Gabriel's personal evolution as a musician. The driving force behind Gabriel's being here tonight is to pay tribute to one of his musical heroes. Gabe is going to play 26-2 by John Coltrane, then a standard You've Changed, and then Man of the Light by Zbigniew Seifert. Gabriel Terasiano. We'll be right back.
Gabriel Tarasiano. Dominik Wania on the piano, Max Mucha on the bass, Dawid Fortuna on the drums. Proszę Państwa, na zewnątrz jest przepięknie. Zróbmy sobie przerwę. Spotkajmy się za 15 minut. Ladies and gentlemen, it's lovely out there. Let's take a short break. At meet in 15 minutes.
Jak widzieli Państwo to zaćmienie księżyca? Jeszcze nie. Kulminacja ma nastąpić o 22:21, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Did you manage to see eclipse? If no, the full eclipse is going to happen 21 past 10, so it will be right after the auditions. Please welcome on the stage the rhythm section. Dominik Wania Trio. Dominik Wania, Max Mucha, Dawid Fortuna. And Mario Forte. Mario Forte jest skrzypkiem o algierskich korzeniach, który wychowywał się we francusko-włoskiej rodzinie. Dzisiaj mieszka w Nowym Jorku, jest z nami po raz drugi na konkursie imienia Seiferta i dał się poznać jako taki dobry duch konkursu. On ma tę umiejętność, że każdy stresujący moment jest w stanie rozładować za pomocą jakiegoś żartu albo uśmiechu. Przed momentem za kulisami rozbrzmiewał utwór Michaela Jacksona na skrzypce solo. Mario Forte, Franco-Italian violinist, composer and conductor based in New York. And a good spirit of the competition, able to discharge every stress bomb with a smile or a joke. Mario is going to play Chinatown by Zbigniew Seifert, then two original pieces. First of them will be song number 4, a composition, and the last one will be improvised on violin solo. Mario Forte.
Thank you.
Thank you.
I ostatni finalista, który będzie finalistką. And now, last but not least, Cécile Delzon. Jak Państwo wiedzą, lub jak Państwo zdążyli się przekonać, każdy występ tutaj zawiera jeden obowiązkowy element. To jest jedna kompozycja Zbigniewa Seiferta. Podczas półfinałów Cécile zdecydowała się zaprezentować jeszcze jeden utwór polskiego kompozytora. Był to Sinobrody Andrzeja Trzaskowskiego. Zaraz przekonamy się, co zaprezentuje w finale. As you know, one piece by one Polish composer, Zbigniew Seifert, is obligatory for every performance here. During the semi-finals, Cécile decided to play another composition by a Polish composer. It was Bluebeard by Andrzej Trzaskowski. Let me repeat the name, Andrzej Trzaskowski. Tonight, Cécile is going to play her own composition, Magic, My Child, then a trio rendition of Peace by Ornette Coleman, and then Man of the Light by Zbigniew Seifert. Cécile Delzon.
Thank you.
Cécile Delzon. Dominik Wania, Max Mucha, Dawid Fortuna. I teraz dla Państwa rozpoczyna się druga część spektaklu, czyli pełne zaćmienie księżyca, a dla jurorów ciężka praca. And now, the second part of the evening, the moon eclipse, and for the jury is another piece of hard work. Michał Urbaniak, Dominik Pifarelli, Erik Friedlander, Mark Feldman. Jak Państwo się domyślają, laureatów poznamy jutro podczas galowego koncertu, który rozpocznie się o 20 w Krakowie, w Kijów Centrum. I tam czekają nas koncerty laureatów, ponownie z triem Dominika Wani, a także John Scofield, John Medeski i konglomerat Big Band pod batutą Nicoli Kołodziejczyka. As you maybe know, we will know the winners tomorrow during the gala concert, which starts at 8. In Krakow, in Kyiv Centrum. And there will be concerts by the winners, plus Dominik Wania Trio, plus John Scofield, John Medeski and Conglomerate Big Band under the conduction of Nicola Kołodziejczyk. That's it for tonight. Good night. Thank you very much.